Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pragniemy powitać wszystkich widzów telewizji Trwam w ten wielki czwartek. Już za chwilę połączymy się ze Stolicą Świętą, nie dokładnie z Bazyliką Świętego Piotra, ale w ośrodku dla niepełnosprawnych, którą obsługuje Fundacja Księdza Nyokiego. Jest to ośrodek Santa Maria della Providenza. Bardzo pragniemy powitać, a witają Państwa ojciec Marian i ojciec Zdzisław. Drodzy Państwa, z rana przeżyliśmy mszę krzyżma z Ojcem Świętym w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. W czasie tej Eucharystii Ojciec Święty poświęcił olej, który będzie używany do namaszczeń w czasie sakramentu Chrztu Świętego, bierzmowania, w czasie udzielania sakramentu kapłaństwa i w czasie namaszczeniu wszystkich chorych. W czasie homilii Ojciec Święty mówił o radości, jaką jest dar kapłaństwa. To kapłaństwo powinno być nie tylko radością dla samych wybranych, ale też i jest to dar dla ludu Bożego. Ale już teraz pragniemy rozpocząć z Ojcem Świętym Triduum Paschalne, bo od mszy Wieczerzy Pańskiej już rozpoczynamy uroczystość, można powiedzieć, Triduum Paschalne. Dzisiaj w czasie tej mszy świętej Wieczerzy Pańskiej, która będzie sprawowana właśnie w miejscu, jak powiedziałem, gdzie specjalną troską otacza się ludzi niepełnosprawnych. Bardzo stary ośrodek Santa Maria della Providenza, to jest przy ulicy Casal de Marmo w Rzymie. W celebracji wezmą udział osoby goszczone w tym ośrodku oraz ich rodziny, personel i kierownictwo. Ojciec Święty Franciszek umyje w czasie dzisiejszej liturgii, jak pamiętamy, jest to moment szczególnie symboliczny w czasie Wieczerzy Pańskiej, kiedy kapłan, biskup, a będziemy świadkami, w czasie tej celebracji sam Ojciec Święty będzie mył stopy 12 osobom starszym i niepełnosprawnym. Jak wiadomo, przed rokiem Ojciec Święty sprawował liturgię Wieczerzy Pańskiej w rzymskim więzieniu dla nieletnich Casal del Marmo. Umył wówczas stopy 12 osądzonym różnych narodowości i religii. Prowadzony przez Fundację Księdza Nyokiego ośrodek Santa Maria della Providenza dysponuje 150 miejscami, z czego 60 przeznaczonych jest dla osób niesamodzielnych, którym nie można udzielić pomocy w domu. 60 dla osób poddanej rehabilitacji ekstensywnej o wysokim poziomie pomocy. 30 miejsc dla pacjentów wymagających rehabilitacji neuromotorycznej. Jeżeli chodzi o samo miejsce, jak już wspomnieliśmy, leży ono w Rzymie i to miejsce, ten ośrodek został założony przez księdza Gnokiego, który ma bardzo ciekawą historię. W czasie wojny uważał za swój obowiązek wychowawcy towarzyszyć młodym żołnierzom na wojnie, być blisko nich w chwilach cierpienia, lęku i śmierci. Jak anioł pocieszał dziennych strzelców alpejskich, gdy armia włoska została zdziesiątkowana, wycofując się z Rosji. 17 października 1944 roku został aresztowany przez SS, gdyż działając w ruchu oporu pomagał Żydom i prześladowany ze względów politycznych różnym osobom w ucieczce do Szwajcarii. Zwolniono go dzięki stawnictwu kardynała Schustera. 8 grudnia 1945 roku młoda, zrozpaczona matka powierzyła mu syna, strasznie okaleczonego niewypałem. Odtąd ksiądz Carlo poświęcił wszystkie siły zbieraniu małych, niewinnych ofiar wojny i opiece nad nimi. Ostatnich 10 lat jego życia to prawdziwa epopeja miłosierdzia pełnionego za pośrednictwem fundacji zwanej dziś Fondazione Don Carlo Gnocchi. Zmarł 28 lutego 1956 roku, mając 53 lata.
najwyższym wyrazem jego miłości był dar rogówek, dzięki którym dwóch chłopców odzyskało wzrok. Był to pierwszy przeszczep rogówek we Włoszech. Świat odebrał to ze wzruszeniem. Należy przypomnieć, iż hasłem, które towarzyszyło Don Carlo Gnocchiemu, było zawołanie zawsze blisko życia. Dzisiaj koncelebrował będzie z Ojcem Świętym, trzeci następca błogosławionego księdza Gnocchiego, od blisko 20 lat kierujący dziełem. Mianowicie będzie to towarzyszył Ojcu Świętemu kolejny dyrektor, który jest dyrektorem tego ośrodka, ksiądz Angelo Bazzari. Trzeba powiedzieć, że ten ośrodek, który jest w Rzymie, ma nazwę ośrodka Santa Maria della Providenza, czyli Matki Bożej Opatrzności. Ośrodek, o którym mówimy dzisiaj, jest ośrodkiem, który pomaga wielu, wielu potrzebującym. I w dzisiejszej Eucharystii obok chorych będą także uczestniczyły ich rodziny, ich bliscy, personel i ci wszyscy, którzy pełnią dzieło miłosierdzia. Zechciejmy również i my włączyć się w tę nietypową Eucharystię. Ojciec Święty celebruje ją pośród dla niepełnosprawnych i chorych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój Pański będzie zawsze z wami. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Byśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Najświętszej Ofierze, uznajmy nasze grzechy. Amen.
onnipotente, abbia misericordia di noi. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzech, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito. Dzięki ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę Najświętszej Wieczerzy, podczas której Twój jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, pozostawił Kościołowi nową, wiekuistą ofiarę i ucztę swojej miłości. Spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dal libro dell'Esodo. Czytanie z Księgi Wyjścia. Bóg powiedział do Mojżesza i Arona w ziemi egipskiej. Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak. 10 dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodzin. O baranka dla domu. Jeśli by zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny. Wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią ją o drzwi i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu. Spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Tak zaś spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy ja przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej.
od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan. Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie na zawsze. Oto Słowo Boże. Salmo responsoriale. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych. Ja am sługa Twój, syn Twej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Pana to, co wam przekazuję. Il Signore Gesù, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich mówiąc: kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Oto Słowo Boże. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Sia con voi. Pan z wami. Dal Vangelo secondo Giovanni. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Prima della festa di Pasqua. Było to przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie,
li amò do końca ich umiłował. Durante la cena, w czasie wieczerzy, quando il diavolo aveva già gdy messo diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, Gesù, widząc, sapendo che il że ojciec dał mu wszystko w ręce mani, oraz że od Boga wyszedł i do Boga e idzie, si alzò wstał da tavola, od wieczerzy depose le vesti, i złożył szaty, prese un asciugamano, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus: wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Parola del Signore. Oto słowo Pańskie. Usłyszeliśmy to, co uczynił Jezus w czasie wieczerzy. To jest gest pożegnania. Jakby zostawiał nam dziedzictwo. On jest Bogiem i stał się sługą. Naszym sługą. To jest to dziedzictwo. I wy również winniście być sługami, jedni dla drugich. On uczynił już tę drogę miłości, przez miłość. Także i wy macie miłować się nawzajem, być sługami w miłości. To jest dziedzictwo, które pozostaje nam Jezus. Ten gest umycia nóg jest gestem symbolicznym. To czynili niewolnicy, słudzy. Czynili to współbiesiadnikom, którzy przybywali na posiłki, mając nogi brudne. I kiedy wchodzili do domu, konieczne było umyć nogi.
I Jezus czyni gest, czyni posługę niewolnika, sługi. I to pozostawia dla nas, nam, jako dziedzictwo. My mamy być sługami jedni dla drugich. I dlatego Kościół dzisiaj, kiedy wspomina się ostatnią wieczerzę, Jezus, kiedy Jezus ustanowił Eucharystię, Jezus w czasie tej ceremonii czyni ten gest umycia nóg. Ten gest przypomina nam, że także my mamy być sługami jedni dla drugich. Ja ten gest uczynię teraz, ale my wszyscy w naszym sercu pomyślmy o drugich i pomyślmy o miłości, jaką Jezus mówi, abyśmy mieli wobec drugich. I pomyślmy, jak możemy jeszcze lepiej służyć, ponieważ tego chciał, pragnął od nas Jezus. Nastąpi obrzęd umycia lub 12 osobom. W czasie tego obrzędu będzie śpiewana pieśń. Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali. Ten obrzęd obmycia nóg symbolizuje także i nawiązuje do tego obrzędu, który dokonał i Chrystus w Wieczerniku podczas ostatniej wieczerzy. Posługując tym niewolniczym gestem swoim apostołom, dał nam tym samym przykład wzajemnej służby, służby miłości, gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Jak możemy się domyśleć, osobami, którym Ojciec Święty Franciszek umyje nogi, to są pacjenci tego ośrodka Santa Maria della Providenza. Będą to pacjenci w wieku od 16 do 86 lat. Niektórzy już od wielu lat, od bardzo dawien dawna, już są pacjentami tego ośrodka. Trzy osoby pochodzą z zagranicy, reszta to są pensjonariusze pochodzący z Włoch. Widzimy obraz, jakiś symboliczny. Ojciec Święty rozpoczyna obmycie rąk, przepraszam, nóg i całuje te nogi chorym. Najmłodszym pacjentem, któremu umyje nogi Ojciec Święty, to Oswaldinho, chłopiec 16-letni, pochodzący z Zielonego Przylądku, który od pewnego czasu mieszka w Rzymie. W sierpniu ubiegłego roku został sparaliżowany przez nieszczęśliwe nurkowanie. Pośród tych osób, jak też otrzymaliśmy wiadomość, jest pewna Rzymianka, 51-letnia, która od dwóch
lat już cierpi paraliż, a tutaj właściwie przez tyle lat przebywa w tym ośrodku prowadzonym przez fundację księdza Miokiego. Stoletniego Oswaldiniu. Słyszymy śpiew wykonywany przez chór, który tworzą goście i wolontariusze tego centrum, tego ośrodka. Śpiewają podczas każdej niedzielnej mszy świętej. Liturgia Wieczerzy Pańskiej dzisiaj odbywa się z wielką prostotą, ale pośród centrum bogactwa Kościoła. To już też i Jan Paweł II mówił, chorzy są bogactwem Kościoła. Scena, ponieważ Ojciec Święty ma problemy z klękaniem, ale klękał i przed tymi ubogimi, niepełnosprawnymi, ubogimi, ale bogatymi, przez miłość Chrystusa. Gromadzimy się dzisiaj wokół Chrystusa, jak uczniowie na ostatniej wieczerzy. Uczestniczymy w tych samych wydarzeniach.
ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu, weźmie chleb i wino i przemieni je w swoje ciało i krew, aby nas nakarmić. Czyni to wszystko z miłości ku nam. Zanim odejdzie do Ojca, zostawi nam testament miłości, mimo nocy zdrady i niewierności, mimo bliskiej męki i śmierci na krzyżu. Tym testamentem jest On sam. Pozostał z nami pod osłoną znaków sakramentalnych, między innymi Eucharystii i Kapłaństwa, których ustanowienie dzisiaj wspominamy. Odchodząc, Chrystus zobowiązał nas do wzajemnej miłości i zostawił nam właśnie przykład, wymowny przykład, umywając nogi swoim uczniom i kazał nam kierować się w życiu tą samą zasadą miłości. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Ojciec Święty Franciszek w bardzo krótkiej homilii podkreślił, jakie dziedzictwo, jaką spuściznę, jaki testament zostawił nam Jezus, abyśmy byli dla siebie nawzajem sługami. I ten gest umycia nóg jest potwierdzeniem realizowania tej spuścizny, tego testamentu Jezusa. Bracia, nadeszła godzina przejścia z tego świata do Ojca, Pana Jezusa. Zostawił On nam testament swojej miłości w pokornym geście umycia nóg i najświętszym darze Eucharystii. Świadomi tego, że Ojciec złożył wszystko pod Jego stopy, do Niego skierujmy nasze modlitwy. Modlmy się razem. O Jezu, Mistrzu i Panie, wysłuchaj nas. Módlmy się za naszego papieża Franciszka i za wszystkich pasterzy Kościoła, by przeżywali swoje kapłaństwo jako wytrwałą i ofiarną służbę Tobie, który jesteś obecny w braciach. Ciebie prosimy. O Jezu, Mistrzu i Panie, wysłuchaj nas. Módlmy się za cały lud Boży, by w Tobie umywającym nogi apostołom, dzielącym chleb i ofiarującym wino na uczcie paschalnej, umieli rozpoznawać wielkie znaki Twojego królowania i Twojej miłości. Ciebie prosimy. O Jezu, Mistrzu i Panie, wysłuchaj nas. Módlmy się za chrześcijan podzielonych, by ta pamiątka ostatniej wieczerzy obudziła w ich duszach gorące pragnienie jedności, jakie w Twojej kapłańskiej modlitwie zanosiłeś do Ojca. O Jezu, Mistrzu i Panie, wysłuchaj nas. Módlmy się za osoby, które są niewolnikami chciwości i przemocy i za wszystkich tych, których brakuje na braterskiej uczcie, aby doświadczyli, że w sposób szczególny modliłeś się za nich i siebie jako nieskalanego i cichego baranka i ofiarowałeś się Ojcu. Ciebie prosimy. O Jezu, Mistrzu i Panie, wysłuchaj nas. Módlmy się za nas wszystkich, dzielących się chlebem niebieskim na uczcie eucharystycznej, abyśmy byli gotowi dzielić się dobrami tej ziemi z tymi, którzy odczuwają głód i pragnienie sprawiedliwości i miłosierdzia. Panie Jezu, w tej najważniejszej godzinie jako przyjaciół zaprosiłeś nas, by wspólnie z Tobą spożywać Paschę. Spraw, abyśmy stali się godnymi dziedzicami, współuczestnikami Twojej chwały na uczcie wiecznej, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Yeah.
Signore, Dio dell'universo, nella tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito. Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Concedi a noi, tuoi fedeli, Signore. Panie nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Signore sia con voi. Pan z Wami. Z Duchem Twoim w górę serca wnosimy do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Myśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On sam, jako prawdziwy wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, in questa notte,
offrendosi liberamente alla sua passione, chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: prendete e mangiatene, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Chwała. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby Twój lud wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem, il Papa Franciszkiem i całym duchowieństwem. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej przyczystym oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie. Przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze,
lecz na wiarę w swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański. Scambiatevi un segno di pace. Przekażcie sobie znak pokoju. Następuje wzruszający moment przekazania znaku pokoju zarówno pomiędzy chorymi, pensjonariuszami, pomiędzy rodzinami, jak i również pomiędzy personelem, który się opiekuje tymi wszystkimi osobami. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Beati gli invitati alla cena del Signore. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Moment Komunii Świętej. Wszyscy, którzy dzisiaj nie mogą uczestniczyć we mszy świętej w kościołach parafialnych, mszy Wieczerzy Pańskiej, szczególnie są zaproszeni, by duchowo przyjąć komunię świętą. Towarzyszy nam pieśń, nadeszła Ojcze godzina. Nell'unità.
litości, byś był światłem, byś na drodze do Królestwa wzmacniał serca swoim ciałem. Zostań wśród nas, o Panie. Chlebie życia, Tyś sam jest naszą siłą i czynisz trudną drogę tak bezpieczną. Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną, ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieję. Strada verso il regno.
Może warto także powiedzieć, w jaki sposób doszło do odwiedzin tego miejsca, w którym się dzisiaj znajdujemy. Mianowicie ksiądz Angelo Bazzali mówi tak: pomyśleliśmy, by napisać do papieża po tym, jak odwiedził Wielki Czwartek ubiegłego roku ośrodek w Casal del Marmo. Zaproponowaliśmy odwiedzenie jednego z miejsc, w których życie jawi się w całej swojej kruchości i wrażliwości. Potem kilka miesięcy temu miałem okazję spotkać się z Ojcem Świętym w czasie audiencji na Placu Świętego i bardzo krótko ponowić zaproszenie. Popatrzył na mnie głęboko i odpowiedział: czemu nie? Zastanowimy się nad tym. No i teraz do nas przychodzi. Wszyscy chrześcijanie bowiem, uczy Ojciec Święty Franciszek, powołani są do tego, aby opiekować się najsłabszymi na ziemi. Ojciec Święty napisał to w Adhortacji Apostolskiej Ewangelii Gaudium. Patron tego ośrodka, ksiądz Gnocchi, posunął się dalej niż to godne pochwały i opatrznościowe działanie, jakim jest pomoc i opieka. Marzył i działał, aby zrekonstruować osobę ludzką, aby odbudować człowieka zranionego i ogłoconego przez ból. Poprzez rehabilitację, wykorzystując w jak najlepszy sposób wiedzę naukową i bardziej nowoczesne narzędzia technologiczne swojego czasu. Mając bowiem wzrok utkwiony w źródle tej absolutnej i największej świętości w Jezusie Chrystusie. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy posileni na doczesnej uczcie Twojego Syna zasłużyli na pełne uczestnictwo w uczcie niebieskiej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Za chwilę nastąpi przyniesienie Najświętszego Sakramentu, Wielki Czwartek, dzień ustanowienia Eucharystii, ustanowienia kapłaństwa. Sakrament Najświętszy zostanie przyniesiony w specjalne miejsce, gdzie będzie dzisiejszego wieczoru doznawał szczególnie uroczystej adoracji. Temu przeniesieniu Najświętszego Sakramentu będzie towarzyszył śpiew hymnu eucharystycznego autorstwa świętego Tomasza, Pane Lingua Sławi Języku Tajemnicę. W tę ostatnią noc przy wieczerzy z tymi, których braćmi zwał, czyniąc wszystko jak należy, czego przepis prawny chciał, sam 12 się powierzył i za pokarę z rąk swych dał. Jezus daje się nam w tym dniu poznać jako pokar, pokarm na życie wieczne. Odchodzi, ale zostawia nam siebie samego w postaciach eucharystycznych,
dokonując jako najwyższy wiekuisty kapłan pierwszego przeistoczenia i zaprasza nas na tę świętą ucztę. Pan Wieczernik przygotował swój lud, zaprasza dla nas wszystkich, dom otworzył i zastawił stół. Te dzisiejsze odwiedziny, ta dzisiejsza celebra w ośrodku założonym przez księdza Gnocchiego odbywa się 5 lat po jego beatyfikacji. Beatyfikacja ta odbyła się 5 lat temu w Mediolanie. Dzisiaj jesteśmy świadkami tego gestu miłosierdzia ewangelicznego, który pomaga pamiętać, że poziom cywilizacji społeczeństwa należy mierzyć na podstawie jego zdolności do tego, by rozwijało się w rytmie dostosowanym do ostatnich i najsłabszych. Jest to dziedzictwo księdza Gnocchiego, którego ponad 5 tysięcy pracowników fundacji stara się z wiarą konsekwentnie wykorzystywać na co dzień w swojej służbie życiu 10 tysięcy osób, które codziennie przychodzą do ośrodków prowadzonych przez tą fundację błogosławionego księdza Gnocchiego. Dzisiaj byliśmy świadkami
odwiedzin jednego z ośrodków, które prowadzi fundacja, i pochylenia się Ojca Świętego nad ludźmi chorymi, pocieszenia również rodzin i umocnienia także personelu i tych wszystkich, którzy opiekują się chorymi. Chorymi, z którymi Ojciec Święty zechciał dzisiaj, Wielki Czwartek, celebrować mszę świętą Wieczerzy Pańskiej. I tak, drodzy widzowie Telewizji Trwam, dobiegła końca liturgia Wieczerzy Pańskiej, która odbyła się w szczególnych okolicznościach domu dla ludzi chorych, niepełnosprawnych, w ośrodku Fundacji księdza Niokiego. Siamo pregati di rimanere nei nostri posti, per cortesia. Ale jeszcze jesteśmy zaproszeni, wszyscy, którzy są zgromadzeni w tym ośrodku, są proszeni, aby się jeszcze zatrzymać, także jeszcze chwileczkę pozostaniemy. Ponieważ Ojciec Święty jeszcze przybędzie i zostanie pewnie pozdrowiony, ale i również chcę jeszcze raz pozdrowić tych wszystkich, którzy są zgromadzeni w tej kaplicy. Więc jak często bywa przy takich też i celebracjach, Ojciec Święty jest spontaniczny. W programie już właściwie nic więcej nie ma, ale może jeszcze słowo Ojciec Święty powie do zgromadzonych. Ale myślę, że to już będzie osobiste pozdrowienie tych ludzi, którzy dzisiaj przeżyli szczególny Wielki Czwartek i szczególną wieczerzę, mszę Wieczerzy Pańskiej, bo z udziałem Ojca Świętego oto w ich cierpieniu bezpośrednio przyszła pociecha, przyszło pocieszenie, umocnienie, bo sam Ojciec Święty przybył do tego miejsca, które już od wielu, wielu lat daje przytułek tym ludziom, którzy stracili zdrowie. I my jednak będziemy kończyć, ponieważ też i Telepatrze kończy swoją bezpośrednią transmisję. Drodzy Państwo, bardzo jesteśmy wdzięczni za ten udział w tej liturgii, której przewodniczył Ojciec Święty Franciszek. Wiele scen bardzo wzruszających. Krótka homilia, ale jakże symboliczna. Ojciec Święty po odczytaniu Ewangelii szczególnie nawiązał do tych słów Chrystusa: jeśli ja i Pan umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Ojciec Święty powiedział, to jest właśnie ta spuścizna, ten testament, jaki w czasie ostatniej wieczerzy Jezus pozostawił wszystkim swoim naśladowcom, a my tymi naśladowcami jesteśmy. Dziękując Państwu, już teraz pragniemy zaprosić jutro na liturgię Wielkiego Piątku, która rozpocznie się o godzinie 17. Kto nie może uczestniczyć w swoich wspólnotach parafialnych, to zapraszamy, byśmy uczestniczyli za pośrednictwem Telewizji Trwam w tych ważnych dla nas chrześcijan, dla nas wierzących uroczystościach Triduum Paschalnego. I później oczywiście zapraszamy także na Drogę Krzyżową, którą poprowadzi Ojciec Święty w Koloseum, z Koloseum. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Jednocześnie pragniemy dzisiaj pozdrowić wszystkich naszych widzów, a szczególnie tych, którzy są chorymi, którzy są osobami starszymi. Mamy pełną świadomość, że to spotkanie z Ojcem Świętym poprzez Telewizję Trwam było dla nich też wielkim przeżyciem. Chcemy się z nimi łączyć, chcemy o nich pamiętać i chcemy ich również polecać dobremu Bogu. Żegnamy się z Państwem, żegna się Ojciec Zdzisław i Ojciec Marian. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Teraz i zawsze.